Łukasz Otwór, dobry wieczór. Witam Państwa i zapraszam również na dzisiejszą wieczorną rozmowę Echo 24. Dziś moimi Państwa gościem w naszym studiu jest pani Beata Zwierzyńska, organizatorka ogólnopolskiego seminarium dla nauczycieli i nauczycielek, zatytułowanego jako pierwsze spotkanie grupy Ocenianie Kształcujące. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Pani Beato, zanim rzeczywiście przejdziemy do szczegółowego programu, mam nadzieję, wspomnianego ogólnopolskiego seminarium dla nauczycieli i nauczycielek, to ja chciałbym, żebyśmy jednak naszym telewidzom i nam tutaj w studio również przybliżyli w wielkim skrócie, jak należy także czytać to, co kryje się za sformułowaniem ocenianie kształtujące. Na czym to polega w praktyce? W praktyce chodzi o to, żeby towarzyszyć uczniowi w procesie uczenia się. Nie wystawiać po prostu ocenę, zamykać dany etap, przechodzić do kolejnego, ale po prostu pomagać uczniowi uczyć się lepiej. Na przykład jednym z takim właściwie główne narzędzie w ocenianiu kształtującym to jest informacja zwrotna. Mówimy, że to jest serce oceniania kształtującego. I informacja zwrotna pokazuje uczniowi na przykład, co zrobił dobrze, gdzie popełnił błędy, w jaki sposób te błędy poprawić, ale też jak się rozwijać dalej. Bo kiedy ja na przykład panu bym powiedziała, że stawiam panu trójkę, to co pan z tej oceny wie? Nie za dużo. Może, że jakieś pan błędy popełnił, gdzieś pewnie podkreślone zostaną jakieś błędne informacje. Oczywiście zero wniosków z takiej informacji wyciągamy, tym bardziej, że też nie wiemy, jak uczeń mocno jest zmotywowany, jak też patrzy na konkretną ocenę, bo faktycznie jednego ta piątka może ucieszyć, a drugiego wręcz zasmucić. To różnie bywa, ale proszę powiedzieć, czy w takim razie przez te ostatnie 27 lat już teraz, jak rzeczywiście policzymy te wszystkie reformy, których byliśmy świadkami po 89, między innymi w Ministerstwie Edukacji, to gdzieś zapomniano, że ten sposób nagradzania ucznia, no właśnie poprzez oceny, jest nieefektywny? Nagradzania i też karania. Ponieważ ja tylko może dodam, że piątka również też może demotywować. Ja kiedy robię, też prowadząc szkolenia dla nauczycieli, takie doświadczenie, że stawiam im oceny, daję im jakieś zadanie, bardzo ogólnie, enigmatycznie mówię, co mają zrobić, na przykład proszę, żeby narysowali skojarzenia ze szkołą i nie mówię, że chodzi mi na przykład o budynek albo o ludzi, no i jedni rysują na przykład szkołę, inni jakieś postaci. I wtedy dostają tak różną ocenę, są zaskoczeni, ale też te osoby, które dostają piątki, sami nauczyciele, mówią, że oni są sfrustrowani, bo nie wiedzą, dlaczego dostali tą piątkę. I no, w tej tradycyjnej pedagogice, która no, niestety oceny, to jest ten przysłowiowy kij i marchewka, stara się, żeby one były czymś bardzo ważnym. No to niestety, pani Beato, to aż wejdę w słowo. To w takim razie, kiedy tak naprawdę w gronie nauczycieli, być może również wśród Państwa, pani przecież na co dzień jest doktorantką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, pojawiło się takie przekonanie, że ten system oceniania służy tak naprawdę, no co tu dużo mówić, troszkę takiej administracji szkolnej. To znaczy faktycznie nauczyciel później, jak musi zweryfikować pod koniec semestru, czy to pod koniec konkretnego sprawdzianu, czy kolokwium daną osobę, no to bazuje, prawda, na suchych liczbach, które jak się okazuje samym uczniom niestety często nic nie mówią do końca. I to tyle. I to rzeczywiście spełniało swoją rolę? To kiedy Państwo uznali taki moment, żeby powiedzieć dość, dosłownie? To znaczy w Polsce ocenianie kształtujące rozwija się dzięki Centrum Edukacji Obywatelskiej i no powiedzmy od kilkunastu lat. Natomiast na świecie kilka lat wcześniej Paul Black na przykład i wielu innych edukatorów, pedagogów zaczęło konsolidować coś i tworzyć tak zwane u nas w Polsce ocenie kształtujące, czy w języku angielskim assessment for learning, albo kiedyś dawniej jeszcze formative assessment. Natomiast ja myślę, że to w ogóle takie pragnienie nie stawiania ocen, to w ogóle w wielu nauczycielach od zawsze istniało. Jak istnieje szkoła i nawet w tym dobrym czy złym znaczeniu. Nawet dzisiejsi nauczyciele, którzy stawiają oceny, bardzo często mówią takie zdanie, że po prostu im to ciąży.
Ale też no myślę, że jest to wspierane w domach. Na przykład rodzice, co mogliby zrobić, żeby dzieci nie budowały swojej wartości na ocenach? Na przykład mogliby zapytać po prostu dziecko przychodzące ze szkoły, czego ciekawego się dzisiaj nauczyło, a nie jaką ocenę dostało. I kiedy nawet w danej szkole są stosowane stopnie cząstkowe, ponieważ od tych końcoworocznych niestety zgodnie z prawem no nie możemy odejść, to możemy zapowiedzieć czy podpowiedzieć uczniowi, że słuchaj, poprawiłeś o plusa, poprawiłeś o jedną ocenę, świetnie, starałeś się. No to teraz również powstaje pytanie, jak to się stało, że właśnie ten system oceniania, który oczywiście cały czas jest i będzie, nie pokazuje przebiegu procesu uczenia się dla samego ucznia. Czy to w ogóle możliwe, żeby na jakimś etapie grono pedagogów zapomniało swoim podopiecznym wytłumaczyć, dlaczego to wszystko się dzieje? To znaczy tak, to jest dosyć skomplikowane. Ja tutaj jakieś uproszczone hasło będę w tej rozmowie podawała. Oczywiście w całości na ogólnopolskim seminarium, na które również będziemy zapraszali, mam nadzieję, pedagogów z Dolnego Śląska. Tak, zapraszamy, natomiast trzeba dołączyć do grupy facebookowej, aby móc się zapisać, bo inaczej nie ma dostępu do zapisów. Do wydarzenia. Natomiast wracając do Pana pytania, jak to się dzieje, jak to się stało, to wydaje mi się, że po prostu... No ta idea właśnie oceniania kształcującego, to znaczy ja nieprzypadkowo o to pytam Pani Beato, bo jeżeli popatrzymy na to, co Pani też zwraca uwagę, czyli ten kontekst zmian w sposobie bieżącego oceniania uczniów, no to okazuje się, że nie ma pewnej informacji, tak? To temu uczniowi też trudno iść naprzód, kiedy rzeczywiście sama ocena po pierwszym o niczym nie mówi. No i jeszcze nie daj Boże, w wielkich klasach, ponad 20-osobowych często, do każdego ucznia wiemy to od lat, że indywidualnie się trafić nie da. Czyli to jest tak paradoksalnie, że uczeń często wychodzi zdezorientowany po prostu po jakichś zajęciach, że nie jest mu wytłumaczone, gdzie popełnił błąd, bo to też jest punktem wyjścia do naszej rozmowy. Znaczy zastanawiam się, jak to też ująć, ale może tak, powiem jeszcze takie zdanie, że zakładam, i to jest też moje przekonanie, że nauczyciele idąc do zawodu nauczyciela, czy decydując się na ten zawód, nie chcą krzywdzić dzieci, ale po roku, po dwóch, po jakimś czasie wpadają w biurokrację, w pewne zasady, które rządzą naszym systemem edukacji i też zapominają o tych wartościach, z którymi przychodzili. I zaczyna się taka walka, taka wręcz opresja w stosunku do ucznia. Zaczyna być ocena tak naprawdę takim orędziem walki, władzy. I no ja mogę postawić uczniowi jedynkę, prawda? Ponieważ to ja interpretuję, w jaki sposób ocenię. A rzeczywiście do tej pory ten stan rzeczy uznawaliśmy za coś normalnego, a Państwo po prostu mówicie stop. Ja myślę, że wiele osób, tak jak już powiedziałam wcześniej, uważało, że to jest nienormalne, ale myślę, że to jest też związane z polityką, z neoliberalizmem, z taką efektywnością, że chcemy mieć wyniki, chcemy mieć jakieś konkrety, ale... Kosztem kreatywnych dzieci, młodzieży. Kosztem kreatywnych dzieci, kosztem takiej radości w ogóle z uczenia się. Przecież ani dzieci, ani nauczyciele, a sami dyrektorzy również bardzo często nie mają tej radości, kiedy idą do tego miejsca, do szkoły. A słowo szkoła z greckiego oznaczało kiedyś zabawę, dobre spędzanie czasu. No, chciałoby się powiedzieć niestety tyle z definicji, prawda? Piękna idea, ale czy to jest tak, że my możemy znaleźć kompromis pomiędzy tym, co no, stanem za stanem na dzień dzisiejszy, a na końcu tej drogi wiemy, że oczywiście nie może być tak, że od tego oceniania w tej formule odejść nie możemy. No to co po środku? Ministerstwo Edukacji Narodowej podejrzewam, że również nad tym się zastanawia i pochyla. Właśnie ja myślę, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej nie zawsze przychodzą entuzjaści i raczej są to osoby, które są nieprzygotowane, albo które po jakimś czasie, po kilku latach przekonują się, że ich pomysły jednak się nie sprawdziły, lub dobierają sobie współpracowników, którzy, czy nawet naukowców, którzy prezentują pewien pogląd i wprowadzają go w jakiś sposób, który się nie sprawdza. Natomiast ja też no nie chcę tutaj dawać recept, ponieważ nie ma recepty jakiejś jednej, ale jeżeli receptą może być różnorodność, to myślę, że tak jest, że każda szkoła, każde miejsce, każde dziecko jest inne i stwarzanie przez ministerstwo takich warunków, które będą pomagały w rozwoju, tak jak właśnie ocenienie kształtujące i na przykład informacja zwrotna,
odczepieniem się, tak kolokwialnie mówiąc, od nauczycieli, od tego, jak pracują, od dyrektorów, nie utrudnianie im, na przykład poprzez biurokratyczne jakieś wymagania, to wtedy myślę, że byśmy dużo, dużo szybciej poszli do przodu i wtedy te oceny nie byłyby tak ważne. Przecież najlepsze systemy, które są chwalone za, nawet za te wyniki, które są tak ważne w wielu krajach, na przykład jeżeli chodzi o PISA, to one mają ocenę tak naprawdę dopiero w siódmej, powiedzmy, naszej klasie. I przez wiele lat czyli uczniowie, nawet wśród dzieci państwo jesteście za takim pomysłem, aby odejść od oceniania za pomocą symboli, bo przecież to jest we wczesno-przedszkolnym nauczaniu stosowane. Tak, no nie ma różnicy pomiędzy symbolem jedynką, dwójką, szóstką, a buzią uśmiechniętą, smutną, czy kropką, czy słoneczkiem. To jest ocena. Chyba że zaznaczamy na przykład miejsce buźką uśmiechniętą małych dzieci, ponieważ one też nie potrafią jeszcze czytać sprawnie, że na przykład to miejsce bardzo fajnie, w tym miejscu bardzo fajnie szlaczki zrobiły. Albo na przykład koronę stawiamy nad daną literką, że świetnie im poszło. Chociaż wśród dzieci jakiś system nagradzania musi obowiązywać, no bo jednak tak psychika jest skonstruowana, że jakoś do tego problemu trzeba podejść, prawda? Prowokuje pan w tym momencie. Pytam nie przypadkowo, bo skoro pojawiło się sformułowanie rzeczywiście z perspektywy ministerialnej nikt tego problemu dostrzec nie chce, to czy Centrum Edukacji Obywatelskiej, no właśnie, być może również grupa samych nauczycieli, jaką państwo reprezentujecie, to jest taki projekt oddolny, który jak wygląda też w liczbach, żebyśmy wiedzieli, że rzeczywiście problem istnieje, bo to rozumiem nie tylko tutaj we Wrocławiu zobaczyliśmy, że coś jest nie tak. Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi taką pracę z nauczycielami od lat. Natomiast w 2015 roku mieliśmy pewną aktualizację rozporządzenia o ocenianiu i moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, to troszeczkę zrobiło takiego zamieszania dużo, ponieważ dyrektorzy, którzy do tej pory w szkołach nie stosowali oceniania kształtującego, zaczęli narzucać, wpisywać w statuty te rzeczy i dlatego to stało się wręcz opresyjne dla nauczycieli. Ja nieprzypadkowo używam tego słowa, ponieważ kiedy nauczyciel ma prowadzić w przyjaznej atmosferze, bo to też jest bardzo ważne w ocenieniu kształtującym, lekcje, jak w każdej dobrej pedagogice w ogóle, to jeżeli ktoś go do czegoś zmusza, on tego nie umie, nie czuje się w tym dobrze, każą mu wszystkie elementy naraz wprowadzać, bo to nie jest tylko informacja zwrotna, ale wiele innych rzeczy, których sam musi się nauczyć, to trudno, żeby też tutaj nawet takie ministerialne zarządzenia działały. Zresztą nawet jak to rozporządzenie nie było nowelizowane czy zmieniane, to również taka możliwość była, żeby odejść od ocen cyfrowych i to od dawna. Natomiast chodzi o to, żeby nauczyciele zrozumieli i rodzice również, bo często z dużym oporem spotykamy się wśród rodziców. Ale to dlatego, że obawiają się, no właśnie, to pani już odpowiedziała na to pytanie, wyprzedziła w sumie, ale może to jest tak, że rzeczywiście samo grono pedagogów, jak i rodzice często myślą, że wiąże się to stricte z dodatkowymi obowiązkami, na które po prostu w tym codziennym zabieganiu często czasu nie mają, bo przecież słyszymy o przypadkach, kiedy to nawet sami rodzice wymagają od szkoły, żeby przy okazji też wychowywała dzieci, co no jest poniekąd skandalem. To znaczy, no zależy jak rozumiemy wychowanie, ponieważ no, tam gdzie jest dorosły człowiek, to on w jakiś sposób wpływa na dziecko, więc też wychowuje je. Natomiast ale sami nauczyciele też z entuzjazmem podchodzą do tego pomysłu, do tej idei, którą pani Beato prezentuje. To znaczy jest oddźwięk rzeczywiście, to jest odczuwalne? To znaczy tak. Ci, którzy już od dawna stosują ocenianie kształtujące, zarażają innych. I często jest tak, że jeden nauczyciel jakieś elementy, fragmenty stosuje, na przykład podaje kryteria albo tylko cele, albo na przykład stosuje takie światła, które oznaczają, że jak dziecko na przykład położy czerwoną kartkę, to nie oznacza, że popełniło jakiś błąd i w ogóle będziemy za chwilkę demonizować to, co zrobiło i negować, ale to oznacza, że potrzebuje pomocy. I nauczyciele
po prostu chcą widzieć pewne efekty też, ale chcą być przekonani, że to, co robią dla uczniów, jest właściwe, że jeżeli poświęcają czas na pisanie informacji zwrotnej, często jest to pół kartki, tak, robią to kilka razy w półroczu, ale albo kilkukrotnie do jednej pracy nawet, żeby uczeń coraz lepiej ją wykonywał, to chcą mieć przekonanie, że to działa. I wielu, dopóki nie spróbuje, nie jest przekonanych, nie może być przekonanych, więc... A miejsca na eksperymenty nie ma, można zaryzykować stwierdzenie, bo rzeczywiście to później się odbija na przyszłości tych młodych ludzi, no bo faktycznie egzaminy już to później weryfikują bardzo brutalnie. Czy to na poziomie jeszcze kiedyś gimnazjalnym, czy teraz przecież przyszłych egzaminów maturalnych chociażby. To znaczy takie jest przekonanie nauczycieli, że egzaminy weryfikują, że my sobie tutaj robimy ocenianie kształtujące i pomagamy uczniom, a na egzaminach jest problem. Ja miałam taki przypadek, że moi uczniowie, i mogą to zbadać, moi uczniowie... Dosłownie 2 lata stosowałam z nimi fragmentarycznie niektóre rzeczy z ocenia kształtującego i napisali, okazało się, że jeżeli mogę teraz zachęcić nauczycieli, to napisali o 10 punktów lepiej egzamin w klasie 6, nie egzamin, tylko sprawdzian z języka angielskiego, niż inna szkoła w gminie, a z innych przedmiotów, na przykład z polskiego, z matematyki, te wyniki były bardzo porównywalne, więc angielski był na wysokim poziomie i nie ze względu na to, że ja jakimś wspaniałym nauczycielem jestem, jestem zwykłą nauczycielką. Natomiast ja myślę, że oni przestali się bać i po prostu polubili ten przedmiot i uczyli się samodzielnie, jak się mają uczyć. Oni czują się odpowiedzialni za swój proces uczenia. Ale to rzeczywiście ogromna, zdecydowana rola samego pedagoga, który potrafi w umiejętny sposób zachęcić, a nie zniechęcić, bo przecież gdzieś tam między słowy o takich tendencjach niestety ze szkolnictwa i z naszych lat również poprzednich, kiedy człowiek sam uczył się na takim czy innym szczeblu szkoły, się spotykał i niestety rzeczywiście każdy w swojej świadomości uznawał to za swego rodzaju normą. Najważniejsze, dobrze, że zaczynacie Państwo po prostu o tym rozmawiać, tym bardziej na koniec naszej rozmowy. Przypomnijmy w takim razie, gdzie i w jaki sposób można trafić na wspomniane ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli, a także nauczycielek, na spotkanie grupy Ocenianie Kształtujące. Najpierw należy odszukać grupy Ocenianie Kształtujące pisane razem, bez żadnych polskich znaków, na Facebooku i dopiero z tamtej pozycji można wejść w wydarzenie, które odbędzie się 2 września i po prostu zapisać się, wypełnić formularz zgłoszeniowy. Miejsce wydarzenia, Pani Beato? Miejsce wydarzenia to jest Strzegomska 55 i od 9 do 18 będą warsztaty, które organizują sami nauczyciele, będą wykłady też, czas, który będziemy sobie sami gospodarować. No to miejmy nadzieję, że wtedy właśnie nauczyciele w grupie pewni i odważnie również będą rozmawiali o tych wyzwaniach, o których nieraz rzeczywiście w natłoku obowiązków najnormalniej w świecie się zapomina. Beata Zwierzyńska, organizatorka wspomnianego ogólnopolskiego seminarium dla nauczycieli i nauczycielek, a także doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, była moim Państwa gościem w dzisiejszej rozmowie Echo24. Dziękuję raz jeszcze za przybycie do studia. Dziękuję i to panu, wszystko na teraz. Proszę pozostać z nami. Do zobaczenia.